Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu naszego Gość Tygodnia. Dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy pana Kamila Kalinkę, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pana Kamila Kalinkę, przewodniczącego Zarządu Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości, nowego przewodniczącego Rady Miasta i dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Posiłkuje się kartką, bo tych funkcji bardzo dużo. Ostatnio w pana życiu bardzo dużo się dzieje. Jak to wszystko można połączyć? No, wbrew pozorom nie jest to jakieś bardzo dużo ilości zajęć, ponieważ w większości radni zazwyczaj pracują zawodowo. W moim przypadku jest podobnie. Jako przewodniczący Rady Miasta oczywiście mam dodatkowe obowiązki, jeżeli chodzi o przygotowanie sesji Rady Miasta, jeżeli chodzi o reprezentowanie Rady na zewnątrz, ale oczywiście znajduję czas na to jak najbardziej. Nie ma to większego jakiegoś problemu naprawdę. I kolizji żadnej? Nie, absolutnie nie. Ale dzisiaj skupimy się na pana najnowszej pracy przewodniczącego Rady Miasta. I chciałam pana zapytać na początek, jak pan sobie wyobraża tę kadencję Rady Miasta, najbliższe 4 lata? Czy coś w Radzie Miasta Tarnobrzega się zmieni, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie, jeśli chodzi o kontakt radnych z mieszkańcami? Czy będzie tak, jak było? Czy będzie lepiej? Czy będzie jakoś inaczej? To znaczy, tak naprawdę zobaczymy, jak będzie wyglądała praca Rady Miasta. Ja mogę powiedzieć, jak ja bym sobie widział tą pracę, jak ja bym sobie wyobrażał jako przewodniczący. No właśnie. Oczywiście, z mojej perspektywy patrząc, chciałbym na pewno, aby to, co Rada, czyli praca Rady Miasta, żeby była jak najbardziej przejrzysta dla mieszkańców. Tego mi się wydaje brakowało w ostatnich 4 latach, ponieważ nie do końca mieszkańcy mieli pełną wiedzę, jeżeli chodzi o te decyzje, które Rada podejmowała. Mówię o tym, że niektóre uchwały były ze sobą bardzo powiązane, niektóre rozwiązania no nie do końca były jasne dla Rady Miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców, znaczy może nie dla Rady Miasta, dla mieszkańców tak. Oczywiście. I dlatego chciałbym na pewno, żeby to, co będziemy robić na Radzie Miasta, podejmować decyzje, żeby jak najbardziej mieszkańcy te decyzje rozumieli. Oczywiście nie oczekuję to od tego, właśnie? Nie oczekuję od mieszkańców, że to wszystkie decyzje będą akceptowane, ponieważ zawsze jest tak, że znajdzie się osoba, która akurat będzie przeciwna danej decyzji, ale chciałbym, żeby mieszkańcy rozumieli, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmujemy. Dlatego uważam, ja na pewno będę to robił jako radny również, prawda, że będę się starał, podejmując decyzje nad poszczególnymi uchwałami, oczywiście istotnymi uchwałami, które mają znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta czy mieszkańców, ja na pewno będę chciał zawsze uzasadnić, dlaczego podnoszę rękę za tym, czy za innym rozwiązaniem, a dlaczego za innym po prostu tego nie robię. Liczę na to, że po prostu radni zaangażują się w pracę Rady Miasta, czyli po prostu będą starali się objaśniać mieszkańcom swoje decyzje. W jaki sposób to będą robić? Czy podczas spotkań takich dyżurów radnych, czy też radni sami wyjdą do mieszkańców miasta i w jaki sposób będą chcieli tłumaczyć, że ten problem jest bardziej ważny, tamten mniej? Oczywiście dla mnie sprawą jest jasną, że każdy radny powinien spotykać się jak najczęściej w miarę możliwości z mieszkańcami Tarnobrzega. Po to został radnym, po to startował w wyborach i myślę, że to jest naturalne, że taka osoba powinna na co dzień mieć kontakt ze swoimi wyborcami. Natomiast jeżeli chodzi o objaśnienie pracy radnych, to liczę na to, że po prostu swoje stanowisko będą na sesjach Rady Miasta przedstawiać. Liczę na to, że po prostu będziemy mieli konstruktywne dyskusje. Bo oczywiście ja nie łudzę się, że nie będzie sporów na Radzie Miasta. Ja nawet bym sobie życzył, żeby te spory były, żeby te spory dotyczyły się najważniejszych spraw, które dotyczą Tarnobrzega, najważniejszych rzeczy, które chcemy w Tarnobrzegu zmieniać, rozwijać miasto i tak dalej, prawda? Żeby te spory tego właśnie dotyczyły, bo na pewno mieszkańcy nie są zmęczeni sporami czy różnymi wizjami, jakie można wprowadzać w Tarnobrzegu, bo oczywiście tych wizji jest bardzo dużo, mogą być różne i myślę, że to na pewno mieszkańcom nie przeszkadza. Na pewno przeszkadza, jeżeli te spory, można powiedzieć, nie są już merytoryczne i dotyczą innych spraw, a nie merytoryki. Obok pana w roli wiceprzewodniczących nie zasiedli przedstawiciele opozycji, która zdobyła właściwie tylko jeden mandat mniej niż Prawo i Sprawiedliwość. Jak to się stało? Co się stało z radnymi? To znaczy, muszę powiedzieć, że osobiście byłem zaskoczony, kiedy przystąpiliśmy do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta i kiedy zapytałem, oczywiście zgodnie z procedurą, jako przewodniczący zaprosiłem do zgłaszania kandydatur, no ze strony radnych nie padła żadna propozycja, dlatego też jako przewodniczący zgłosiłem 2 osoby, które uważałem, że na pewno na tej funkcji się sprawdzą. To była pani radna Bożena Kapuściak. Tak jak też to wspomniałem na sesji, myślę, że
po tych ostatnich 4 latach, czy wcześniejszych, kiedy można powiedzieć, ostatnio nie mieliśmy żadnej pani radnej, teraz mamy kilka. Aż 4 panie radne, prawda? Dlatego uważałem, że warto, aby również jedna z pań była wiceprzewodniczącą Rady Miasta, stąd moje zgłoszenie, jeżeli chodzi o panią Bożenę Kapuściak, już nie mówiąc o innych, można powiedzieć, powodach, takich jak doświadczenie bogate, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, również kolegium nauczycielskiego. Myślę, że ta osoba na pewno w jakimś sensie sprawdzi się na tym stanowisku. Jak również moja druga propozycja, czyli kandydatura Jana Dziubińskiego, czyli bardzo doświadczonego człowieka, który przez wiele lat był prezydentem w Tarnobrzegu. Można powiedzieć, bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, jeżeli chodzi o pracę Rady Miasta, ponieważ oczywiście jako prezydent bardzo często uczestniczył w pracach Rady Miasta. Jako teraz radny przez 4 lata, myślę, że na pewno to doświadczenie również było potrzebne. Dlatego taki był mój pomysł. Powiem szczerze, że byłem zdziwiony, że z opozycji nie padło żadne zgłoszenie, no ale cóż, no nie było, tak więc... Pan nie miał obowiązku jakby takiego wybierać wiceprzewodniczącego z PO, to prawda? To znaczy, no nie ma, no myślę, że też nie było chyba oczekiwań ze strony Komitetu Platformy Obywatelskiej, żebym ja jako przewodniczący zgłosił, prawda? No właśnie, ja, no byłoby tak to dość dziwne. To znaczy, oczywiście wiadomo, że współpracowników stara się dobierać w ten sposób, żeby mieć do nich zaufanie, żeby mieć wsparcie, prawda? Ciężko oczekiwać, żebym ja jako przewodniczący również Prawa i Sprawiedliwości zgłaszał kandydata z Platformy Obywatelskiej na stanowisko wiceprzewodniczącego. No tak jak mówię, żadnego zgłoszenia nie było, głosowanie oczywiście było tajne, mieliśmy 2 kandydatury, stąd tacy wiceprzewodniczący Rady Miasta. Mimo wszystko jednak ta współpraca z radnymi z Platformy Obywatelskiej będzie na co dzień niezbędna. Czy ma pan jakąś wizję na taką współpracę? Oczywiście ja już to na pierwszym posiedzeniu, kiedy zostałem wybrany na przewodniczącego, jasno też również powiedziałem. Zresztą do tej pory nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o kontakty z panem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Dariuszem Kołkiem, czy z radnymi z opozycji. Na co dzień rozmawiamy, spotykamy się w komisjach, choćby nawet przez te ostatnie dni, kiedy zbierają się pierwsze posiedzenia komisji. Nie ma żadnego problemu, żeby wspólnie rozmawiać. Mam nadzieję, że podobnie będzie jak na sesji, jak na komisjach, gdzie naprawdę dominuje merytoryczna dyskusja. Zgłaszane są różne pomysły, w jaki sposób oczywiście pracujemy teraz nad budżetem, jak nowelizować budżet, jak zmieniać. Jakie wnioski można jeszcze się wpłynąć mogą do komisji. Natomiast nie ma żadnych innych takich niepotrzebnych sporów. Cieszę się, że tak jest do tej pory. Mam nadzieję, że również na sesji Rady Miasta będzie podobnie. Natomiast ja jako przewodniczący na pewno deklaruję pełną współpracę z każdym radnym, ponieważ tak jak powiedziałem, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że każdy radny, który dostał się do Rady Miasta, każdy kandydat uzyskał jakąś tam ilość głosów. Niektórzy oczywiście mieli więcej, niektórzy mniej. Niemniej jednak społeczeństwo, wybierając danego kandydata, chciało, żeby ten kandydat właśnie akurat był głosem. Akurat ta osoba, prawda? Tak. Dlatego uważam, że absolutnie trzeba współpracować z każdym radnym. Ja na pewno będę to robił. Czy będziemy się zgadzać w różnych sprawach, to zależy po prostu od różnych pomysłów. Natomiast na pewno nie będzie z mojej strony jakichś problemów, jeżeli chodzi o przygotowanie pewnych postulatów radnych, czy pewnych uchwał na sesję Rady Miasta, jeżeli takie będą z opozycji. Ja na pewno w tym sprawach problemów nie będę robił, a oczywiście na sesji Rady Miasta będziemy ścierać poglądy, jeżeli to będą poglądy zgodne z moim, ale oczywiście również mówię o moim klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości, to na pewno dobre rozwiązania, które jeżeli się pojawią, na pewno będziemy akceptować i nie będzie to tak, że będziemy taką twardą... Przepychać tylko swoje racje. Oczywiście, jak najbardziej. Mhm. Myślę, że przez 4 lata mieszkańcy na pewno to zobaczą, że to nie są tylko puste słowa, ale jednak też i, tak jak mówię, możemy mieć różne zdania i mogą oczywiście niektóre projekty nie przejść, niemniej jednak na pewno nie będzie tutaj z mojej strony, jako przewodniczącego Rady Miasta, żadnych problemów, żeby opozycja mogła pewne swoje pomysły wprowadzać na sesję Rady Miasta i żebyśmy mogli nad nimi debatować. I realizować. Jak najbardziej. Jeśli do tego dojdzie. Ponieważ pan wraca właściwie prosto z dyżuru swojego dzisiaj do nas, właściwie przychodzi, nie wraca, to chciałam zapytać, z czym przychodzą już tarnobrzeżanie do nowego przewodniczącego Rady Miasta? Można powiedzieć, że jak na razie to oczywiście dyżur przewodniczącego Rady Miasta mam raz w tygodniu, to jest w środę. Staram się, żeby to oczywiście dyżur był również nie tylko w godzinach pracy urzędu, czyli można powiedzieć, na razie jest to w godzinach 14-16, ale zawsze, jeżeli po prostu będzie taka sytuacja, że będą się chcieli ze mną mieszkańcy spotkać, tak naprawdę ta granica górna dla mnie nie istnieje, czyli jestem od 14, a dokąd będą po prostu osoby, które chcą ze mną porozmawiać, które serdecznie zapraszam, oczywiście zawsze będę gotów do dyżurowania maksymalnie, ile to będzie potrzeba. Na dzień dzisiejszy oczywiście mieszkańcy przychodzą z różnymi problemami,
nie da się ukryć, że najwięcej tych problemów dotyczy pracy. To jest największa bolączka wielu mieszkańców, z tym problemem najwięcej do mnie przychodzą, z tego co wiem, również do pana prezydenta. Myślę, że to nie jest nic nowego w Tarnobrzegu, ale też myślę i w innych miastach, bo nie oszukujmy się, że Tarnobrzeg nie jest jedynym wyjątkiem miejscem w Polsce, gdzie tych miejsc pracy brakuje. Na pewno w tym kierunku, bo również to obiecywaliśmy naszym wyborcom, że nasza praca w Radzie Miasta będzie się skupiała, aby z tym głównym, największym problemem, na ile będziemy sobie w stanie poradzić w Tarnobrzegu, będziemy starali się walczyć. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że można powiedzieć, próbowaliśmy wypromować Tarnobrzeg na różne sposoby. Były dosyć duże środki przekazywane z budżetu miasta na promocję Tarnobrzega. No myślę, że po tych paru latach ostatnich można powiedzieć, że niestety, ale to nie spełniło swojej funkcji, że w ten sposób nie udało nam się ściągnąć jakichś inwestorów do miasta, czy po prostu stworzyć realnie tych miejsc pracy. Myślę, że trzeba jednak pójść troszeczkę w innym kierunku. Myślę, że te środki, które w jakimś sensie miały pomóc w ściągnięciu inwestorów, czy po prostu stworzenia miejsc pracy, trzeba troszkę zainwestować, przynajmniej w pewnej części, w inny sposób. Myślę, że warto tutaj pomyśleć o wsparciu przedsiębiorczości, który można pomóc, jeżeli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników, jeżeli chodzi o... Czyli promujecie państwo samozatrudnianie się, tak? To znaczy samozatrudnianie oczywiście tak, bo na to również będą potężne środki z Unii Europejskiej. Jesteśmy praktycznie na starcie nowej perspektywy i tu oczywiście wkład własny będzie potrzebny na projekty i myślę, że na pewno tutaj należy zainwestować, czyli ten wkład własny zapewnić maksymalnie, jeżeli się środki uda pozyskać na założenie działalności gospodarczej, czy na wsparcie po prostu przedsiębiorstw poprzez różnego rodzaju dofinansowanie dla pracownika na wyposażenie miejsca pracy, czy na przykład na opłacenie składek, który pracodawca musi ponieść, prawda? Tutaj są różnego rodzaju możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy, gdzie ta ustawa wprowadza różne możliwości elastyczne, które mogą pomóc przedsiębiorcy poprzez dostanie odpowiednich środków na to, żeby ten nowy pracownik był w pewnym sensie dla pracodawcy tańszy. I myślę, że w to na pewno warto iść i w tym kierunku starać się w te miejsca pracy w Tarnobrzegu stwarzać. I takie wskazówki można otrzymać na przykład na dyżurze u pana. To znaczy, oczywiście ja jako przewodniczący Rady Miasta, nie jestem w stanie w tym momencie stworzyć komuś miejsca pracy, recepty, które do mnie przyjdzie, oczywiście. Prawda? Mhm. To jest pomysł, który na pewno będziemy chcieli realizować w Tarnobrzegu. Myślę, że tutaj na pewno będziemy współpracować z panem prezydentem, ponieważ myślę, że po wstępnej rozmowie z panem prezydentem, myślę, że mamy tutaj jasne stanowisko i to jasne stanowisko jest nasze, można powiedzieć, bardzo podobne, jeżeli nie identyczne, że to jest główny cel w Tarnobrzegu i spróbujemy to zmienić. Myślę, że na pewno warto też rozmawiać z przedsiębiorcami. Z tego co wiem, to pan prezydent już mówi o tym, że przedsiębiorcy zgłaszają się do pana prezydenta po to, żeby starać się inwestować w Tarnobrzegu. Wierzę w to, że po prostu to uda się nam w jakimś sensie zmienić, o tyle, że ta współpraca będzie się układała. Myślę, że warto iść w tym kierunku, żeby wspierać przedsiębiorców, słuchać, jakie są ich bolączki, jakie są ich potrzeby, ułatwiać im w pewien sposób zainwestowanie pieniędzy w Tarnobrzegu, bo oczywiście sytuacja nie dotyczy tylko Tarnobrzega, tylko każdych miejsc. Jeżeli przedsiębiorca widzi we władzach miejskich partnerów, którzy pomagają mu pewne rozwiązania zastosować, czy po prostu ułatwiają mu rozpoczęcie zainwestowania pieniędzy poprzez doprowadzenia mediów do odpowiedniej działki, czy zrobienia drogi, prawda, to tym kierunku trzeba iść. Myślę, że jeżeli są to odpowiedniej wielkości pieniądze gwarantujące stworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy, to na pewno warto, żeby miasto, mimo że tych pieniędzy oczywiście zawsze będzie brakowało, bo nie oszukujmy się, że jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby, to warto jednak, żeby tym priorytetem było to, żeby inwestować tam, gdzie te miejsca pracy mogą powstawać. Myślę, że czasami można wybudować mniej chodnika, czy po prostu można mniej środków przeznaczyć na jakąś inną drogę, czy po prostu zapisać ją w przyszłym budżecie, bo uważam, że jednak, zresztą nie ukrywaliśmy o tym jako Prawo i Sprawiedliwość, że to jest nasz główny priorytet. Myślę, że tutaj tego też oczekują mieszkańcy Tarnobrzega i myślę, że mieszkańcy są w stanie nam wybaczyć, że jakaś droga powstanie trochę później, jeżeli w konsekwencji, w niedługim czasie znajdzie się przedsiębiorca, pracę, który będzie chociaż parę osób w stanie zatrudnić. Jeszcze tylko na koniec przypomnijmy, kiedy można przyjść do pana na dyżur, w jakich godzinach?
Ja oczywiście zapraszam na dyżur do mnie. Jako przewodniczący Rady Miasta dyżuruję w każdą środę od 14 do 16. Niemniej jednak mój numer telefonu jest udostępniony dla osób, które chciałyby się ze mną spotkać. Jeżeli będzie taka potrzeba, zawsze jestem się, oczywiście, jestem w stanie się już indywidualnie również umówić na spotkanie, jeżeli to będzie wymagało natychmiastowej jakiejś reakcji. Myślę, że jak najbardziej, na pewno będę również dostępny nie tylko w tą środę, ale również w każdy inny dzień, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję również państwu. Przypominam, naszym gościem był pan Kamil Kalinka, nowy przewodniczący Rady Miasta w Tarnobrzegu. Dziękuję panu. Pani redaktor. Dziękuję państwu. Do widzenia.